Siema, siema, zapraszam na sklep Genesis, link macie w opisie. Tam z kodem PLAGA dostaniecie 10% rabatu na wszystko, co chcecie sobie kupić. Myszki, klawiatury i różne takie. Sprawdzajcie, link w opisie. Cześć wszystkim, z tej strony PLAGA, zaczynamy kolejny odcinek z Webs 2. Dzisiaj kolejna epicka potyczka, tym razem 10 troli górskich kontra milion rzymskich legionistów. Bardzo dużo milion to jest, bardzo, bardzo dużo. W ostatnim odcinku też było milion, ale zombiaków były podzielone na grupy. Ci nie są podzielone na grupy, po prostu są rzuceni tam kilku pewnie zginęło na tych drzewach, ale to nieważne. W każdym razie jest ich milion. Tu mamy 10 troli? 8 troli, 8 nawet nie 10. To jest 8 troli, ale to są specjalne trole. Sam je podkręciłem. Tamta siódemka jest bardzo wyjątkowa, a ten mój tutaj to już w ogóle jest Giga Chad. Tak go nawet nazwałem. Super Giga Chad Troll. Chyba, albo Giga... Super Giga Troll? No, w każdym razie tamte są super, ten jest jeszcze lepszy. Zaraz wam pokażę, o co chodzi. Zaczynamy bitwę. Proszę bardzo. O, już się biją. Już się biją. No, tamci mają troszeczkę większy zasięg, troszeczkę większą siłę, troszkę więcej zdrowia też powinni mieć, ale chyba nie wszyscy ten jakby normalnie atakuje, mam wrażenie. Za to cała reszta bije jak trzeba. Ten sobie nie radzi, muszę mu pomóc, ale spokojnie. Chociaż może nie będę mu pomagał. No, to powinien być taki sam troll jak tamte, ale jak widocznie coś poszło nie tak, ale tutaj legioniści bardzo latają, oj, bardzo latają. Oczywiście wszystkie te trolle mają milion życia, więc nie łatwo je pokonać. Oj, tam się trafił jeszcze jeden zwykły. No ciekawe, że dwa są zwykłe. Okej, no, trudno się mówi, trudno. Może nie przetrwają, ale wydaje mi się, że zdrowia miałem bardzo dużo, bo inaczej to już by chyba padły. Chyba. No, więc te trolle świetnie sobie radzą. One rozwalają tak mniej więcej, no... Myślę, że z 20 sztuk naraz to na pewno. Dobra, teraz wkraczam ja. Wbiegnę sobie tutaj w tłum. Nie boję się was w ogóle. I trzaśniemy moją maczugą. O, cholercia. 80 sztuk naraz od razu wyczyszczone. No tak, taki troll właśnie. Takiego sobie zbudowałem. Bardzo fajny jest, bardzo fajny. Troszeczkę mu podkręciłem te staty. No właściwie jakbym go puścił wolno, to pewnie nic by nawet do niego nie podeszło. Bo on jak atakuje w ten sposób, to nawet nic nie podejdzie, nawet go nie uderzy. On po prostu cały czas będzie rozwalał. No taki to jest już troll, co powiesz? No co powiesz? Nic nie zrobisz, no nie? Ale piękny jest. No, piękny jest, piękny. Jak latają. O, tamci się jeszcze biją. Ale muszę chyba pomóc tym moim ziomkom, co zostali okrążeni, bo zdecydowanie sobie nie radzą. Ten jeden tam cały czas jest w potrzasku. Gdzie jest ten? O, tu jest ten drugi. Tu jest ten drugi, który też jest w potrzasku. I on zdecydowanie nie może się wydostać. A, moje ofiary jeszcze lądują, dlatego mi się tak długo nabijają kile, bo on jest bardzo wysoko, je rzuca. Dobra, bam, Elo, jesteś wolny. Jesteś wolny, ziomek, nie przejmuj się. No jest zdecydowanie zacięty, nawet się nie rusza. On cały czas stoi w miejscu i atakuje podłogę jakby. Więc coś tam się z nim zepsuło. Ja go na chwilę opuszczę, zobaczymy, co będzie robił sam. To dużo szybciej atakuje, jakby nie patrzeć. Ale teraz szuka celu. Nie może bardzo znaleźć, nic do niego nie podchodzi, więc bije na dystans. On ma bardzo duży zasięg rażenia, więc spokojnie może zabić na ten dystans. No i ten milion tu cię będzie tłukł i tłukł, no. Oj, będzie się tłukł i tłukł. Tak, to trzeba by było zdecydowanie więcej troli, żeby to poszło szybko. Ale spokojnie, za chwilę podkręcimy tempo, zrobimy nową jednostkę i jeszcze lepszego trolla. Myślę, że te sztuki, które były tutaj, damy w takiej formie jak mój, a mojego zrobimy jeszcze lepszego, ale dajcie mi dosłownie chwilkę. No i mamy to! No więc tak, tutaj mamy te super trolle, którym ja wcześniej biegałem, czyli ta siódemka powinna być bardzo mocna, a ten jest 3 razy mocniejszy od tamtych, ma jeszcze więcej ataku i jeszcze więcej zasięgu i tak dalej, i tak dalej. Zobaczymy, jak to teraz będzie wyglądało. Oni nawet nie muszą podchodzić, mogą atakować sobie z daleka bez żadnego problemu. No wiadomo, jak mają taki zasięg, to... Oj, tamte się chyba naprawiły, działają już dobrze. Albo nie do końca? Nie, nie do końca. Tamte dwa znowu dziwnie działają. W sensie, o, ten też, no, bije, ale nie ma tego zasięgu. A upewniłem się, że to są te same jednostki. I to są te same jednostki. Ciekawe. Dobra, teraz wypróbujemy moją postać. O, cholercia! Co tu się stało? Ja będę biegł do tego wroga ile czasu?
97 kilów niby dostałem, ale oni jeszcze spadają na pewno. Myk, 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 myk. O kurde. Ja cię. Ciekawe, jak duży zasięg można jeszcze ustawić. Znaczy zasięg to chyba już tak bardzo nie, ale... O kurde, co tu się dzieje? Jak oni latają w ogóle? Chcę to zobaczyć z daleka, jak on uderzy, co się będzie działo. No, mega ogromny ma ten zasięg. Ilu im... On wybija! Kurczę, patrzcie, jaka to jest wielka dziura w tym milionie. Ile już zabili? 117 tysięcy. 117 tysięcy. Daj spokój. Bo tamci sobie radzą. Radzą sobie. Czy te dwie sztuki są jakieś niemrawy, to mimo wszystko sobie radzą. Ja biegnę w większą grupkę przywalę. Dawaj na solo. Myk. Jak długo ja muszę biec, żeby do kolejnej grupy dobiec w ogóle. Cyk, cyk, siup. O, tutaj nieruszone, nie? No, chwilkę sobie poczekam, niech mi okrążą. Oni na pewno myślą, że coś zrobią. Na pewno myślą, że coś zrobią. A to nie, niestety to tak nie działa, panowie. To tak nie działa. To są gigaczady. Oni są w stanie zrobić wszystko, ale tam latają cały czas ci żołnierze. To te pozostałe trole tak nawalają. Ten to już jest w ogóle rakieta. Myk, wyczyszczone. Cyk. Myk, całe kółeczko zrobione. O kurde. No te kile mi się zdecydowanie nie nabijają. Podejrzewam, że one tylko w momencie uderzenia się nabijają, a cała reszta jak zginą z wysokości, z upadku, to już nie jest na moje konto. A zdecydowanie więcej ich podbija do góry. No na pewno dużo więcej niż te kilkadziesiąt sztuk. Po prostu gra tego nie rejestruje tak dobrze. No... Ile by mi zajęło rozwalenie tego miliona? Myślę, że niewiele. Naprawdę myślę, że niewiele. Już mamy 300 tysięcy rozwalone. Trochę bym się tutaj nabiegał na pewno. No ale przy takiej sile rażenia... Dajcie spokój. Patrzcie, gdzie on stoi, a gdzie on już ich trafia. Oni mają prawa nawet podejść do niego, żeby go uderzyć. A co tu mówić, że go pokonały? No tylko będzie stał i czyścił wszystko dookoła. Wszystko. Gdziekolwiek się nie pojawią już bliżej niego, to on się wtedy w tamtą stronę odwraca i atakuje. I tak nie mają szans. Kompletnie nie mają szans. Wow. Wow, wow, wow. 350 tysięcy gości. No nieźle. Ono tutaj świrze. Oj, 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 oj. Co by się stało, jakbym ich więcej zarzucił? Takich jak ten. Myślę, że takiego jak ten zarzucę kilku. Zobaczymy, co się stanie z tą milionową armią. Bardzo to będzie interesujące. Ach. Fajna rozwałka, fajna. Podoba mi się ta gierka, no. No i mamy to. Teraz wszystkie są super gigaczadami. Wszystkie trole. O, myślałem, że się wywrócił, ale on się nie wywrócił. Wszystkie trole są gigaczadami. Ustawiłem je, no, tak wzdłuż tej armii. Chociaż to jest tył i tu są tylko dwie sztuki. Tam z przodu jest ich więcej. Tam ich jest sześciu. Tak, sześciu. I z tyłu jest dwóch. My jednego sobie oczywiście skontrolujemy, żeby zobaczyć, jak się walczy. A chociaż może nie. Może zobaczę od góry, jak oni wchodzą po prostu w tą armię. O, to będzie dobry pomysł, tak. Zobaczymy, jak sobie wejdą w ten milion i co będą tam robili, bo oni się przecież tam wbiją po prostu. O, ładnie stąd będzie całość widać, calutką. I cyk, ruszyli. Cyk. I standardowo nie wszyscy działają. Znowu jedna jednostka na pewno, ta tutaj, działa źle, ale pozostałe chyba działają dobrze. Tak mi się zdaje, że pozostałe... O, i tam jedna działa źle, bo z tej strony się wrzyna, z tamtej nie. W ogóle ta armia się podzieliła na pół, jak to fajnie widać. O, to niezłe zniszczenia. Już 80, 90 tysięcy już padło. Tak szybko. Przecież to chwila, moment będzie po nich. Dosłownie chwilka. Szkoda, że ci dwaj nie działają. Jakby oni zadziałali, to już w ogóle by było kozacko. No. Stoją na daleko. Nawet bardzo tam nie podchodzą. A ja bym podszedł. Ja bym tam wszedł i wyczyścił od środka. Tak, 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 tak. Jeden kill ma, no na pewno. Na pewno tylko jednego killa ma. Gdzie bym miał więcej? Jak to? Nie ma szans nawet. Tam widać już połowę armii, bo tam jest ten podział. Jak jestem w środku, znaczy jak kontroluję jakiegoś otwora, to nie mogę patrzeć na statystyki. Szkoda, bo przydałoby się wiedzieć. Tu w ogóle się killsy nie nabijają, w ogóle. Sześciu, tam siedmiu góra rozwaliłem, wiadomo, no. Tak to jest, no co mogę poradzić. Słabo. Słabo walczy. O, i tu już jest połowa armii. Pyk. Myk. I tyk. To uderzenie jest kozackie. Kozackie. I patrzymy na statystyki. 370 tysięcy już padło. Ojeny.
zaraz będzie połowa. Tu jest ten zepsuty. Ciekawe, jak ja go przejmę, to on dalej będzie zepsuty. O, chyba nie do końca. Może to go naprawi. Tam w sumie wszystko lata, więc ciężko stwierdzić. Jak ja biję, to chyba nie. Nie, chyba nie. Już bym sięgał. O, albo nie, no to było moje. To było moje. No to niby też. Nie, nie, nie. To ten jest zepsuty. Widać, że zadaje obrażenia, ale to nie są te obrażenia, które zadała ta pierwsza jednostka. Mi dadzą podejść za bardzo. A on tak normalnie bije po prostu. Normalnie, bez większego ataku niestety. Szkoda, szkoda, nie wiem czemu tak się dzieje. Ale tu widać, jaka jest różnica. Ten po lewej sobie radzi bez problemu, bo on ma te ulepszenia. Ten po prawej ich nie ma, ale za to ma milion życia. I on gdzieś tam siedzi, bidula. Gdzieś jest zblokowany, nie wiem do końca gdzie w sumie. O, tutaj go widać. Walczy z całą resztą. No, tu jest ich sporo. Przynajmniej ma szybkość ataku podkręconą, to na pewno. Na pewno ma szybkość ataku podkręconą, ale parametry pozostałe gdzieś mu się skasowały. Tutaj lądują w ogóle inne jednostki z drugiego końca mapy. No i mamy połowę rozwaloną już. Serio? 600 tysięcy już padło. Masakra. Masakra, jak to jest dużo. Właściwie z tamtej strony tylko brakuje, żeby coś tam wpadło i rozwaliło. Ale bieganie im trochę schodzi. O nie, 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 nie. Trochę idzie z tym. Ta slow motion można włączyć. Slow motion. O, teraz jak mam statystyki odpalone wcześniej, to one już zostały. Kozak, kozak. Ciekawe, czy można zobaczyć, ile naraz walnie. Czy będzie jakiś duży skok, jak ja ich uderzę. O, nie ma dużego skoku. A to dlatego, że oni chyba przy lądowaniu giną. Tak mi się zdaje, naprawdę. Cyk, cyk, myk. Nie no, kompletnie nie mają szans. Kompletnie nie mają szans. Ale myślę, że bez problemu sobie tam dospaceruję do tego mojego siomka, który jest okrążony. Przecież on jest chyba tam. Jak mi się wydaje, że on jest na tamtej górce. Tak to trochę wygląda. Tu ich bardzo dużo po prostu stoi. Tak się wydaje, jakby stali. O, dolatują tutaj inni pitulki. No i myk, wyczyszczone przejście. Wyczyszczone. Tam trzeba koledze pomóc, bo no, on to ma kłopoty. 715 tysięcy już rozwalone. Jejku, jak to szybko leci. I co chwilę lądują jakieś jednostki, zatrzymują się na ziemi i giną. No niestety, niektórzy nawet na nogach lądują. Także mają jeszcze animację wywrócenia się dodatkowo. Ale większość się już nie podnosi. Po prostu przelatują, koziołkują i jest po nich. Lecę pomóc mojemu ziomkowi, bo to ważne. Ciekawe, czy on tam w ogóle przetrwa. O, jak wybiegli w moją stronę. Więc nie wiem, czy mnie zauważyli, czy on po prostu zginął. Zaraz się dowiemy, chociaż tam wylatują w powietrze. Ta, widzę go, jak on tam biega. Znaczy atakuje, nie biega. Dobra, lecimy, lecimy. Już ci pomogę, ziomuś, trzymaj się. Lecę tam do ciebie. Oj, oj, oj. No, sporo ich tutaj jest. Ale zaraz nie będzie żadnego, jak z nimi skończę. To na pewno. Nie, no to już jest rozwalone. To jest rozwalone, to już nie jest walka. No, jejku. To jest totalne czyszczenie tych jednostek. O, tutaj jaka górka się zrobiła. To on tutaj walczy, on się przemieszcza w tamtą stronę chyba. O, i tutaj też ma górkę. Patrzcie. Nie, normalnie wzgórze ma. Wyczyszczę tu troszkę, żeby zobaczyć. Tak, normalnie wzgórze tu jest. Tak, zrobione. Także nawybijał ich dużo. On jeszcze walczy. Nie wiem z kim, ale walczy. Próbuję sobie znaleźć wroga. Ciężko tu będzie znaleźć wroga, jak ja jestem obok, wiesz? O, małe szanse, stary, małe szanse. Coś ci tam zostawisz, żeś miał do zabawy. No, ale to już tych to ja ogarniam. Pyk. Myk, wyczyszczeni. Siup. O, tamci jakby biegną na mnie. Oni lecą na niego znowuż. Całkiem spora grupa, nie powiem. Całkiem spora grupa. 820 tysięcy. O, już resztki rozrzucone gdzieś. Teraz pewnie będzie szło coraz wolniej, bo coraz trudniej jest im dobiec. Na tyle blisko, że w ogóle ginęli od ataku. Tak mi się zdaje. Rozrzucani są po mapie. Pewnie też są jakieś jednostki, które wylądowały i przeżyły. I przez to ciężej je będzie dorwać. Tak zgaduję, chociaż mogę się mylić. Ten tutaj, no, dałby im podejść, byłoby dużo szybciej. Patrz, robisz to tak. Czekasz chwilunkę, czekasz. Oni sobie podbiegają, myślą, że o, zmęczył się, już nic tam nie zrobi. Tu ba! Ba! Totalna rozwałka. No, tak sądziłem, 845 tysięcy. No nie idzie tak szybko już. No bardzo mu pomogłem, bardzo. Tutaj na wzgórzu ma troszeczkę tylko. Kto się tam ociąga? Kto się ociąga? Chyba nikt. Chyba są po prostu jednostki, które są w powietrzu. O, co tu się stało? O, tu jest górka po walce. Chyba to są jednostki, które są gdzieś w powietrzu. Albo gdzieś są bardzo daleko. Bo nie widzę żadnej takiej prawdziwej walki.
Może jak do wody wpadli, to przeżyli. Tu też jest tylko górka. Nic się już nie rusza. Nic kompletnie się już nie rusza. Troops remaining 8, czyli 8 gdzieś jest dosłownie. Dosłownie 8 sztuk gdzieś sobie biega. Niektórzy latają tak bardzo dziwnie, więc może przy tym lataniu oni jeszcze żyją. Tutaj też coś leci. Okej, to nie jest wcale 8. To jest dużo więcej. A, 8 zostało moich, tam jest 900. No dobra, dobra, już wiem, o co chodzi. Czyli tutaj jest ten słaby też i on niewiele może zrobić, w sensie nie może ich tak szybko zabić, ale tam obok jest ten mocny, tylko że jakoś się ściął. Nie bardzo daje radę. Myk! Czy on też jest słaby? Nie, on nie jest słaby, on jest ultra mocny. Ale to chyba jest ostatnia grupa i będzie po nich. No, teraz będą lądować i ginąć. Tak, cyferka od razu poszła w dół. Liczba. No, poszło w dół. 50 sztuk, 30 sztuk, 20 parę, kilkanaście już teraz. Gdzieś jeszcze jest 10. 3. O, i koniec. Trole wygrały. No nie dziwię się, że wygrały. Tyle w tym odcinku. Jak macie ochotę zobaczyć inne szalone jednostki, dajcie znać w komentarzach. Trzymajcie się i do następnego. Cześć, cześć.